aparat jest instrumentem dla rozbudzenia świadomości, obserwowania rzeczywistości czy patrzenia w głąb siebie. Temat tożsamości, niezwykle bogaty treściowo, jest prezentowany zarówno w kontekście dwóch najważniejszych relacji, w których występuje, a więc relacji do siebie samego, jak i do świata zewnętrznego, kultury, tradycji. Fotografia, która jest rodzajem zapisu nieśmiertelnego, no w stosunku do egzystencji ciała ludzkiego, jest ona jakby nieśmiertelna, chociaż z perspektywy tysięcy lat jeszcze nie wiemy, co się z nią stanie. Natomiast popiół jest to pewien rodzaj przekształcenia tego procesu, który jest właśnie pozornie nieśmiertelny. I dla mnie jakby zapis korelacji fotograficznej z popiołem, który powstaje z fotografii, jest pewnym rodzajem odniesienia się do przeszłości. Ta fotografia w jakiś sposób zdefiniowała to, co robię teraz, czyli budowanie obrazów, obiektów takich politycznych, fotograficznych, wielokadrowych, posiadających dość złożoną, często wielokrotną kompozycję. Wystawa, mogę powiedzieć, że jest właśnie takim przedstawieniem kondycji naszej wrażliwości. Myślę, że ta wystawa była raczej prezentacją postaw twórczych i swoich z tych technik specjalnych, jakichś swoich przemyśleń.